Szczyty. Inne szczyty, nie? Możecie sobie popatrzeć. A, tu jest dziurka. Nawet działa, zobaczcie. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym będziemy wspinać się na najwyższy szczyt Norwegii. Nazywa się on Galdhøpiggen. Ma 2469 metrów nad poziomem morza. No i co? Powiemy Wam, jak tam się w ogóle dostać, gdzie zaparkować samochód, którędy wejść, także chodźcie z nami. Jest godzina 5:45, jadę tam z tatą. Kasia i dzieci jeszcze śpią, także prawdopodobnie zajmie nam ta wycieczka 7 do 9 godzin, więc powinniśmy wrócić koło 14 tutaj z powrotem na kemping. Jak wiecie z wczorajszego vloga, rozpoczynamy na kempingu Boverdalen w mieście, którego nazwa wyświetli Wam się teraz na ekranie, a wszystkie linki będziecie mieli podane w opisie. I z tego kempingu musimy dostać się do schroniska górskiego, które nazywa się Spiterstulen. Mamy tam 33 minuty samochodem. Droga wygląda tak i tam zostawimy samochód. Mamy 21 km. Jedziemy tą drogą już 25 minut i teraz pojawiła się tabliczka, że mamy zapłacić za parking u góry. Można to zrobić online. Wchodzimy na stronę autopay.io. Parking za całą tą drogę. I za całą tą drogę, bo to jest prywatna droga. Jak widzicie, od razu nas przekierowało na polski język, więc trzeba zapłacić w ciągu 48 godzin. Wpisujemy tutaj numer rejestracyjny. Ja już tu wpisałem PGS7. Klikam to. Klikam wyszukaj. Jest napisane nieopłacony parking dla numeru PGS. Zapłać w ciągu 48 godzin po zakończeniu parkowania, aby uniknąć otrzymania faktury, no czyli mandatu jakby. I tu jest przycisk zapłać 100 norweskich koron, czyli około 50 zł. Klikam i płacimy. Trzeba wpisać numer karty kredytowej. Jak widzicie, płatność została zrealizowana. Teraz można pobrać paragon, klikając w przycisk pobierz. A tak wygląda paragon. A tymczasem dojeżdżamy. Trzeba jeszcze zapłacić za parking 50 koron. Jest godzina 6:45, jesteśmy na miejscu. Tak wygląda to schronisko. Jak widzicie, duży parking. Także zostawiamy tutaj samochód i wyruszamy w góry. Tylko lubię śpić w namiotach. Tam można spać za darmo, nie? Wszędzie można, tylko że tutaj renifery gdzieś, czy tam jakieś łosie. Aha. Tata czytał właśnie, że w nocy przychodzą renifery i dźgają te namioty nie, i was tutaj, budzą. Po tej stronie. Po tej stronie. A, po tej stronie. Tak, tutaj. Tam właśnie najlepiej tam spać. Aha, czyli tam możecie, tam was renifery nie dorwą, a tutaj zawsze przychodzą i gdzieś tam szukają jedzenia. Tutaj jest jeszcze taki automat, więc nie musicie płacić online. Możecie tutaj sobie wybrać język polski, macie po polsku. Także za tą drogę zapłacicie też te 100 koron właśnie w tym automacie. Chodzi o to, że tutaj jest napisane, że coś trzeba zapłacić 50 czegoś tam. I podejrzewam, że to jeszcze jest ten parking, ale idziemy zapytać w recepcji. Tam jest recepcja. Tata, proszę zapytać, ja Wam pokażę tutaj taki stary domek, taką chatkę z drewna. Jest niesamowita. A na dachu tradycyjnie trawa. A tutaj drugi taki domek, tylko dwupiętrowy. Prawdopodobnie można tutaj spać, wynająć sobie ten pokój. Jak widzicie, dwa balkony. Ktoś tam nawet śpi. Także jak chcecie zamieszkać w takim domku przez jedną noc, to już wiecie gdzie. A tutaj są też szczotki do czyszczenia butów. Znamy je z Austrii. Kładacie. Raczej tu się stoi i tak się robi. Chodźcie, kręcę. Tu jest cała kuchnia, zobaczcie. Kuchnia i restauracja. Recepcjon. I co? Ale pan mówi, że możemy iść i potem zapłacić. Aha, czyli trzeba zapłacić za parking jeszcze. Zobaczcie, jak ładnie. Tutaj mamy makietę tych gór i jest oznaczone, która góra jak się nazywa. Tu jest nasza góra. Galdhøpiggen. Czyli jak widzicie, recepcja jest czynna od 7:30 do 22:00, ale pan powiedział, że możemy zapłacić, jak wrócimy z gór, więc idziemy teraz w tamtym kierunku, aż na szczyt. A więc zostawiamy samochód na parkingu i przechodzimy przez rzekę tutaj takim mostkiem. A dla informacji, tutaj jest ubikacja, można jeszcze skorzystać przed trasą. Jest bramka. I na końcu mostku jest druga bramka, którą się też otwiera tutaj haczykiem. Ale zobaczcie, jak fajnie to jest wymyślone. Tam jest jakiś kilof, który opada i zamyka. Także dzika zwierzyna tędy nie przejdzie. I jak sobie weźmiecie namiot i tutaj będziecie spać, to Wam nic nie zrobi. I mamy Galdhøpiggen w prawo.
Wychodzimy o godzinie 7. Szlak na szczyt wyznacza czerwona litera T. Za tym znakiem musimy iść. Już na tej wysokości robi się gorąco, pora ściągnąć kurtkę, także rozbieramy się. Szlak prowadzi przez taki fajny strumyk. Trzeba przez niego przejść. Taki widoczek za pół godziny. Tam jest nasz samochód. Na razie łatwo. Mijamy ładny strumyk. Powiem wam, że kijki robią świetną robotę. Tu jest tak stromo, takie ciężkie podejście, że bez kijków naprawdę kolana by o wiele bardziej bolały. Słońce nam wychodzi. Od razu lepiej się maszeruje. I mamy pierwszy postój, jest godzina 8:19. Tyle przeszliśmy. Tam jest nasz samochód, schronisko. Także w godzinę 20 zrobiliśmy spory kawałek. Już mamy śnieg i zaczyna mocno wiać. Ale jak wyjdziemy tam już na górę, to będzie naprawdę wiało. Zobaczcie nawet na chmury, jak szybko się przesuwają. Zjemy batonika i idziemy dalej. Taki wiatr, że aż kamerę zdmuchnęło. Zaczynamy przejście przez śnieg. Tutaj jak widzicie, pięknie to wszystko się odłamuje. Powstaje strumyk. No już widzę, że jest trochę ślisko. Podobno będą trzy miejsca, gdzie jest śnieg, tak pisało w internecie. Więc tak wygląda pierwsze. Przydałyby się raki. Ale na tyle jest krótki ten odcinek, że damy radę. Przeszliśmy ten kawałek i zaczyna się drugi ze śniegiem. Tym razem dłuższy. Mamy oznaczenie szlaku i prosto tą ścieżką pod kamieniami słychać strumyk. I pokonaliśmy ten odcinek ze śniegiem. Jak oceniasz w skali wysiłku? Tak, normalnie. Normalnie. Nie jest ciężko. Takie 5 na 10 moim zdaniem, bo się ślizgają buty. Bo cały czas pod górę. Tam jeszcze jeden śnieg przed nami. Przed nami widać jakiś szczyt, ale nie wiemy czy to ten, czy za nim nie jest jeszcze jeden. Ten właściwy. Wejdziemy, to wam powiemy. Jest 9:25, minęła godzina, jesteśmy już pod tą górą. Takie czarne skały się zaczęły. A to przez to, że są takie czarne porosty. Wygląda to jakby węgiel tutaj leżał z oddali. Idziemy, idziemy i naszym oczom ujawił się taki oto lodowiec. Ale przepaść. To siwo-niebieskie, co tutaj widzicie, to jest właśnie lód. A my idziemy tam. Zrobiło się naprawdę zimno. Tutaj sobie zjemy śniadanie, bo nas trochę skały chronią. Mamy tutaj szyneczkę z Polski. Ser. Światowic z Polski, no i pieczywo. A ty z czym masz? Krakowska. No, nie wiem. Serem jak. Szynkę otworzę nożem, który znalazłem w Dąbrowie Górniczej nad jeziorem Pogoria około 20 lat temu. A to jest ta szynka dla dzieci. Trochę jej nie lubię, ale trudno. Z indyka. Będziemy szli dalej, ale założyliśmy rękawiczki, bo jest tak zimno, że palce zamarzają. Jak widzicie, jesteśmy na wysokości chmur. Ostatni widok. Za chwilę wejdziemy w chmurę i nic nie będziemy widzieć. Jak widzicie, zaczął padać mocny deszcz. Zakładamy takie pokrowce na plecaki. Ja już mam, tata mi założył. Twój jest tutaj, nie? To jest coś takiego. Dobra, tutaj mamy jeszcze spodnie przeciwdeszczowe. Okej, jedne. Ubieramy się. Teraz pokrowiec. Dobra, tak to wygląda. Dobra, mamy spodnie, ale trzepocze. Górka podobna jak do rysów, ale jest 5 razy zimniej.
i wieczniej, i trudniej. Ale my ją zdobędziemy. Ale nie ma takich kolejek jak na Rysy. Czytałem artykuł, że na Rysy jest kolejka w sierpniu. Trzeba stać, jak za chlebem. Ta góra, którą wam pokazywałem kilka minut wcześniej, to jednak nie był ten szczyt. Zeszliśmy z niej tędy, no i musimy iść jeszcze dalej. Tam jest gdzieś ten szczyt najwyższy w Norwegii, ale mijamy ten piękny tutaj lodowiec. W sumie to nie taki piękny, bo jest siwy i brudny, ale ciekawy. Gonię za tatą. Okazało się, że musimy jeszcze wejść na drugą górę i z niej zejść. I dopiero teraz przed nami ukazuje się właściwy szczyt. I mijaliśmy ludzi, którzy już schodzili, mówią, że jeszcze 20 minut. Ostatni odcinek, proszę państwa, i zaraz będziemy. Jeszcze 5 minut. Ale zobaczcie, jak fajnie ściany obudowane z kamieni. My idziemy jeszcze 20 metrów do góry i tam jest jakiś punkt. I tutaj, proszę państwa, brawo, jesteśmy 2469. A tam dziewczyny nasze, koleżanki. Piąteczka, udało się. Pięknie, zobaczcie, co tu mamy. Jakiś punkt. Szczyty. Inne szczyty, nie? Możecie sobie popatrzeć. A, tu jest dziurka. Nawet działa, zobaczcie. Nie trzeba żadnego pieniążka wrzucać. Ale fajnie. Taki mamy widok z tej strony. No szkoda, że pochmurnie, bo widoki byłyby piękne. Ale to nic. Osobisty nasz sukces zaliczony. O, teraz tutaj odeszła chmura. Mamy widoczek. Stanę na tym. Wow. Na zamówienie. Super, akurat przyszliśmy i się rozpogodziło. Zobaczcie, no jak na zamówienie. Chmura odeszła, żebyśmy mogli popatrzeć. Jest godzina 11:55, czyli szliśmy od 7:00 5 godzin. A teraz idziemy sobie zjeść. Musimy trochę opróżnić plecaki, żeby się lżej schodziło. Tam są takie ławeczki fajne i może będzie mniej wiało. Ale powiem wam, że szczyt wymagający. Naprawdę trzeba mieć trochę kondycji. No i pogoda mi się przydała. Dobra, no ale mamy dobrą. Chłodziło dobrze. Zobaczcie, jaki mamy fajny kącik. No, zobaczcie, jakie widoki. Robię telefonem, bo kamera została tam na dole. Nie chce mi się po nią iść. Takie widoczki, proszę państwa. I zobaczcie, żeby się dostać, trzeba przejść przez tamtą górę i trochę przez tą. Także mamy dwa razy pod górkę, z górki, pod górkę, z górki. I dopiero teraz jest tutaj wejście na ten szczyt. Powiem wam, że jest jeszcze drugi szlak. Można tutaj wejść właśnie po lodowcu, ale to się robi z przewodnikiem. Jakbyście chcieli taki hardcore już z czekanami i z rakami, to poszukajcie w internecie, może będzie jakaś strona, to znajdziecie i na tym szlaku naprawdę będziecie mieli mega przygodę. I schodzimy, proszę państwa, teraz to mamy dopiero pogodę. Także co, widzimy się już na dole, powiemy wam, ile schodziliśmy. Tam byliśmy może na górze z 20 minut, czyli wyszliśmy o 12:20. Teraz przy zejściu widać w całości ten szczyt. Także tam byliśmy. Tutaj widzicie, lodowiec się osuwa. Są mega szczeliny. Także po lodowcu, tylko z przewodnikiem. I tutaj była mgła wtedy, ale teraz możecie zobaczyć. Idziemy taką granią.
po szczycie tutaj tych górek mijamy ten lodowiec i schodzimy tam na dół do parkingu. Powiem wam, że tak, trzeba przejść przez dwie góry. Właśnie z tej zeszliśmy i na to musimy wejść, żeby dostać się do parkingu. Także pamiętajcie, wchodząc na ten szczyt najwyższy w Norwegii, musicie pokonać tą górkę, zejść z niej i dopiero wspiąć się na tamtą. Myślę, że już droga będzie dla was łatwa po tym filmie. Mamy szczyt. Teraz trzeba przejść tutaj śniegiem. I zobaczcie, jesteśmy na dole. Witają nas owieczki. No i deszczyk leje jak nie wiem. Znaczy, nie leje, tylko pruszy. Nie leje, tylko siąpi. Tu jest owieczka. Jaka piękna, oswojona. Zobaczcie, w ogóle się nie boi. Cześć. Nie boi się. Tam mamy samochód. Zaraz wam pokażę, która godzina, jak dojdziemy do samochodu. Ale przemokliśmy. Pół godziny przed tym parkingiem zaczęło lać. Tak to mieliśmy słoneczko. Cześć owieczki. Otwórz, zobaczymy, jak ten kilo idzie w dół. Kilof normalnie. I jesteśmy, proszę państwa. Jest godzina 15:31. Wyszliśmy o 12:20, czyli 3 godziny i 10 minut schodziliśmy. Idziemy jeszcze zapłacić za parking. 50 koron. Umyjemy sobie buty pod rynną. Wchodzimy na automaty. I jak widzicie, mamy rachunek na 50 koron, także wszystko opłacone. Fajnie było, ale wyczerpująco. Także dziękuję wam za dzisiejszego vloga. Do następnego. Cześć. Jest godzina 15:44. 15:44. Wracamy. Jeszcze pół godzinki na kemping, także po 16:00 nie było źle. Będziemy.